Co sprawia, że wracamy do gier? Gry wideo, nowy materiał. W sumie w moim przypadku to chyba tylko i wyłącznie aktualizacje. Z sentymentu bardzo rzadko się zdarza, że mówię: o, kiedyś grałem w tą giereczkę, w której nic się nie zmieniło od lat, wrócę sobie do niej ponownie. Raczej zawsze punktem zapalnym jest to, że coś się stało. Jakieś DLC, jakaś zmiana, jakiś nowy tryb, jakaś aktualizacja, jakaś poprawka. Macie jakieś takie gierki, do których wracacie, mimo że nic się w nich nie zmieniło od lat? Ja mam taką listę gier, do których chętnie bym sobie wrócił, ale to tylko i wyłącznie z nostalgii. Tylko nigdy nie mogę się do tego zabrać i lista tych nostalgicznych gier retro jest bardzo długa i pewnie nigdy nie uczknę nawet paru tytułów z niej, a chciałbym. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Macie może czasem tak, że gdy zdoła wam się ukończyć daną grę, to pragniecie przejść ją raz jeszcze? Zrobiła ona na was tak duże wrażenie swoją historią oraz klimatem, że chcecie przeżyć to ponownie. Jednak gdy za jakiś czas, może za miesiąc, dwa, pół roku, rok, postanowicie znów ją włączyć, nie czujecie tego samego, aż po pewnym czasie ją wyłączacie, bo zaczęła was zwyczajnie nudzić. Nie doznajecie tej samej fascynacji z poznawania, którą mieliście przy pierwszym podejściu. Jednak są też gry, które jesteśmy w stanie grać bez przerwy i możemy posiadać nawet i setki albo i tysiące godzin, a i tak będziemy się dobrze bawić jak za pierwszym razem. W takim razie co jest tego przyczyną? Odpowiedź jest bardzo prosta, a jest nią replayability. Cześć, ja jestem Skurik, a w tym filmie Siema. Zastanowimy się, dlaczego niektóre produkcje możemy przechodzić wiele razy, podczas gdy inne już po pierwszym przejściu będą nas nudzić. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, czym jest to całe replayability. Jeżeli mielibyśmy to przetłumaczyć, to oznaczałoby to regrywalność. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o ponowne granie jakąś produkcją wiele razy. To w takim razie, co sprawia, że takie Dark Souls dużo chętniej będziemy po raz kolejny przechodzić, niż załóżmy Wiedźmina 3? Osobiście postawiłbym kilka filarów, co sprawia, że dana gra ma większe replayability. No i tutaj chłopaki widzą, że kontrowersji szukają. Co? Chętniej Dark Soulsy niż Wiedźmina 3 naszego polskiego ponownie przychodzi? Co? Do nich zaliczyłbym mechaniki, jakimi rządzi się dana gra. Zawartość tytułu, w sensie co takiego oferuje nam w czasie rozgrywki. Fabułę, chociaż w jej przypadku może być różnie, ale o tym później. Społeczność, którą posiada wokół siebie oraz wyzwanie. To właśnie te aspekty mogą wpływać na większe replayability. Niekoniecznie dana gra musi posiadać wszystkie z wyżej wymienionych elementów, abyśmy często do niej wracali, bo są przecież gry, które fabuły nie posiadają wcale, albo ma ona marginalne znaczenie. Tak samo każda z tych poszczególnych rzeczy może wpływać na regrywalność, ale niekoniecznie musi. Jak tę kwestię mamy już z głowy, zacznijmy od zastanowienia się nad... Oj tak, regrywalność to Diablo 4 ma wspaniałą. Wracasz co sezon na 5 minut, stwierdzasz, że niby coś zmienili, ale nadal ten sam syf i pasuje robota. Poszczególnymi aspektami, które wpływają na replayability. Chyba najważniejszą rzeczą, która wpływa na ponowne ogrywanie jakiejś gry, jest gameplay. Według mnie to on znacząco wpływa na wydłużenie rozgrywki poprzez odpowiednie mechanizmy, jakie się w nim znajdują. Gdyby nie one, cała ta pętla związana z ponownym ogrywaniem by nie istniała. Przecież istnieją roguelike'i oraz roguelite'y i ich pochodne, gdzie cały zamysł na gameplay opiera się właśnie na kolejnych ranach. Każde podejście zaczynamy bez żadnych ulepszeń oraz z podstawowym wyposażeniem, ale wraz z dalszą progresją w trakcie grania stajemy się coraz silniejsi, aż natrafiamy na ścianę, która nas pokona. Potem rozpoczynamy kolejne podejście, które diametralnie różni się od poprzedniego. Inny układ... O, to jest chyba kluczowe, że gameplay gameplayem może być dobry, może być zły, może ci się podobać, może ci się nie podobać, ale gameplay z wystarczająco szeroką pletorą mechanik, która sprawia, że niby przechodzisz tą samą grę, ale za każdym razem jak ją przechodzisz, to jest to inne doświadczenie dla ciebie, sprawia, że kończysz i mówisz: a co by było, gdybym zrobił to tak?
A co by było, gdybym zagrał w ten sposób? Jakby wtedy się potoczyły moje losy w grze? I nie ma to znaczenia, czy jest to Detroit Become Human, które ma wielokrotność zakończeń, możliwości scenariuszy. Ten może zginąć na początku, a może zginąć trochę później, a może przeżyć wszyscy, a mogą zginąć wszyscy i tak dalej. Albo Path of Exile chociażby, gdzie masz możliwość buildów 1 500 000, 100 900 i tak naprawdę każde przejście, niby przechodzi przez te akty, niby walisz tych samych bossów, ale ze względu, że twoja postać jest zbudowana zupełnie inaczej, no to czujesz zupełnie nowe doświadczenie. To jest klucz, czyli musi być mnogość tych trybików, które w tej maszynie się kręcą i ty tylko się skupiasz na innych trybikach podczas przechodzenia, które pozwalają ci na inny smak podczas konsumpcji tego dzieła gamingowego. No bo nie wiem, no taka gierka jak Alone in the Dark ostatnio ogrywaliśmy. Alone in the Dark fajnie, ze względu na nostalgię, ze względu na pokłon do absolutnego klasyka przygodowo-horrorowego z 92 roku. Ale czy była wystarczająco dobra, czy miała wystarczająco rozbudowaną mnogość mechanik, możliwości podejmowania decyzji, żeby przejść ją jeszcze raz, mimo że tam jest przecież opcja grania albo babeczką, albo facetem, czyli to jest ten system z Resident Evil 2, gdzie no, historia ta sama, tylko mijacie się w innych pokojach i trochę inne wydarzenia, które doprowadzają was do i tak tego samego konsensusu. No nie. Ale to podejrzewam, że każdy będzie miał ten próg trochę inaczej. I też niektórzy podchodzą do tego tak, że okej, no Gothic, gram cały czas magiem, ale robię sobie, że no hita, albo robię sobie, no stawiałem sobie sami challenge'a, ale to wydaje mi się, że jest bardzo mała nisza graczy, którzy w ten sposób podchodzą do tego. Ja jestem zdecydowanie na spektrum takim komercyjnym, gdzie mi trzeba to podać. Ja sobie sam posiłku nie ugotuję, mi trzeba go podać i najlepiej, żeby go podać na różne sposoby, w różnej kolejności, żebym nadal był zadowolony i nie powiedział, że w sumie to nie jestem głodny. Pomieszczeń, rozłożenie przedmiotów lub przeciwników. To właśnie ta losowość w roguelike'ach sprawia, że mamy ochotę zagrać jeszcze raz, bo może trafić się ultra rzadki przedmiot, który niesamowicie wzmocni nasz build. Ta pętla coraz to kolejnych ranów i losowość sprawia, że roguelike'i mają ogromny replay value. Jak się przyjrzymy Vampire Survivor, które stało się swojego czasu ogromnym hitem wśród graczy, można tam dostrzec mechaniki Rodan z kasyna. Nagradzanie za kolejny level i wpadająca w uchu muzyczka w czasie otwierania skrzynek sprawia, że mamy ochotę zrobić jeszcze jedno podejście. Właśnie ten... Tak, karmienie gadziego mózgu to też jest ogromny wpływ na to, dlaczego w kółko gramy w to samo albo wracamy do czegoś. Jeśli chodzi o granie w kółko to samo, no to na przykład zdecydowana większość osób, która wpada na strumyki, która w tej chwili nie będzie, ale w momencie, która w tej chwili jest, ale ich nie będzie, jak tylko odpalę Dark and Darker, pewnie się zastanawia, kurwa, czemu on w kółko gra w to Dark and Darker? No dlaczego? Niby każdy mecz jest ten sam, wchodzi do tego samego lochu, często z tymi samymi swoimi teammate'ami. Ale w każdej skrzynce jest zawsze inny przedmiot. W innym miejscu zawsze spotykasz graczy. W innym kompaudzie, z innymi umiejętnościami. Każda bitka tak naprawdę wygląda inaczej. Względem tego, jak wy jesteście przygotowani, czy jesteście zaskoczeni, czy nie jesteście zaskoczeni, jak jesteście ubrani, jak oni są ubrani. Zawsze jest multum możliwości, które sprawia, że każdy mecz niby jest ten sam, ale jednak jest inny i cały czas chcesz więcej. Więcej tych fragów, więcej tych itemów, lepszych tych itemów. Inaczej to zrobić, szybciej to zrobić, lepiej to zrobić. Ten system nagrody dla gracza ma wpływ na chęć ponownego zagrania w dany tytuł. Gdy przyjrzymy się gatunkowi hack and slash, to można w nich zauważyć bardzo ważny element, jakim jest drop itemów. Ta cała marchewka na kiju, za jaką gracze podążają, ten element losowości, przez który na początku gry może wypaść ci rzadki przedmiot, a dzięki niemu usprawnisz swój build, nie bez przyczyny. Cytując klasyka, całą noc uczyłem się na sprawdzian z matmy. I co? I z Mephista fajna zbroja poleciała. Czyny ludzie co nową ligę wracają do Path of Exile, który posiada jeden z najlepszych systemów itemizacji w hack and slashach. Element losowości może mieć ogromne znaczenie do ponownego ogrywania jakiejś gry, bo nigdy nie wiadomo, co może nam się przydarzyć tym razem. Nadaje wtedy każdej rozgrywce unikalnego podejścia, mimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo podobne do poprzednich. Nawet gdy spojrzymy sobie na takiego Minecrafta, to fakt, że jego mapa generuje się losowo, ma ogromny wpływ na jego regrywalność. Bo co by było, gdybyśmy cały czas grali na z góry ustalonym terenie? Gra prawdopodobnie znudziłaby nam się za jakiś czas, ponieważ gdy pierwsze podejście mogło być czymś niezwykłym, to każde kolejne byłoby pozbawione tego elementu. To jest coś, na czym w perspektywie czasu uważam, że jednak mimo wszystko
mimo że bardzo dobrze się bawiłem i na pewno przy kolejnych update'ach sobie wrócę, ale nie czuję kompletnie potrzeby, żeby ponownie zagrać na przykład w Enshrouded. Bo niby możesz coś innego zbudować, gdzie indziej się zbudować, coś tam pokombinować, jednak gra jest skonstruowana w taki sposób, że ta mapa przede wszystkim nie jest proceduralna, więc jak już znasz miejscówki, no to wiesz, gdzie się udać po ten surowiec, w tamten surowiec, gdzie co zebrać szybciej, to możesz zrobić fajnie, ale to nie jest wystarczające dla mnie. Ale też do tego nie możesz nawet jakoś urozmaicić sobie rozgrywki na własnym serwerze, gdzie na przykład jest jakiś element PvP, jest, albo chociażby nawet nie PvP, tylko żeby się rozdzielić na drużyny, zobaczyć co tam sąsiad buduje, jak dany teren został przez niego przekształcony, więc jest to po prostu nudne ponowne przegrywanie czegoś, nie? Więc z takim Enshrouded to zajebista gra, świetny plastyczny świat, który możesz sobie przekształcać, majstersztyk, jeśli chodzi o połączenie budowania modularnego z wektorowym, ale szkoda, że tam nie ma, no nie wiem, czy to jest nawet technicznie możliwe, szkoda, że tam nie ma proceduralnego świata, bo to by sprawiło, że rzeczywiście nie miałbym żadnego problemu po ograniu tego z Kupsonem w takiej oryginalnej vanilla wersji, żeby postawić serwer, który inaczej wygeneruje sieć świata i żeby, nie wiem, zagrać z kimś innym albo coś w tym stylu, nie? Brak magii odkrywania, no bez kitu. Nie ma tych nowych bodźców, nie ma właśnie tej mechaniki, która pozwala na zjedzenie jakiegoś dania, które niby jest to samo danie z tych samych składników, ale jest w inny sposób podane, więc inne doświadczenie serwuje do twoich synaps. Przygody, zwiedzania i odkrywania nowych terenów. Mimo że algorytmu generacji świata w Minecrafcie da się nauczyć, bo ma kilka stałych, to dalej jest ta chęć poznawania oraz przemierzania świata. Co jest za górką? Co jest na horyzoncie? Inne rzeczy, które wpływają na replayability, a może być nim tworzenie różnych buildów. To też dodaje ochoty do zagrania ponownie, bo pograliśmy sobie wojownikiem, ale ten mag jednak wygląda równie zachęcająco. I przykładem gry, w której tworzenie wszelkiego rodzaju buildów daje ogromną przyjemność, może być Elden Ring. W nim mamy ogromny wybór co do kreacji naszej postaci. Wystarczy spojrzeć sobie w internecie, na jakie ciekawe pomysły ludzie potrafią wpaść. W trakcie grania ma się ochotę sprawdzić jakiś nowy miecz albo zaklęcie, które znaleźliśmy w czasie eksploracji, bo wygląda fajnie i podoba nam się jego umiejętność. Dlatego zaczynamy kolejne podejście skupione tylko na konkretnym buildzie. Zresztą nie tylko Elden Ring dużo zyskuje na tworzeniu postaci, bo słynny Skyrim również ma ich ogromną ilość. Stworzenie czarodzieja pod samony, maga plus wojownika, łucznika złodzieja, czy silnego orka, który bije swoim gigantycznym... Bić, jebać! ...przykłady tego, co można zrobić. Chociaż wiadomo, że i tak każde podejście kończy się na łuczniku, ale właśnie przez fakt ogromnej różnorodności w tworzeniu naszej postaci mamy ochotę grać więcej. Kurde, ja oglądam te fragmenty gameplayu z Vampire Survivors i mówię, ale bym se Falls of Torment pograł, nie? Bez kitu. Sprawdzać jakieś kombinacje, przeglądać wiki w poszukiwaniu itemu, który nas wzmocni. Zagłębiać się w ten cały theory crafting danej gry, aby przy kolejnym podejściu zrobić jeszcze silniejszy build od poprzedniego. Albo sprawdzić, co ciekawego da się jeszcze stworzyć. Właśnie takie min-maxowanie gry, gdzie wykorzystujemy zdobytą wcześniej wiedzę, może dawać nam masę satysfakcji. Załóżmy, pierwszy raz gramy w Gothica 2. To istnieje bardzo duża szansa, że coś pominiemy podczas eksploracji, albo nie wykonamy jakiegoś zadania. Podczas pierwszego przejścia otwarty świat, ponieważ dopiero odkrywamy świat oraz mechanizmy, jakie nimi rządzą. Ej, widzowie, dajcie mi trzy gry, gdybyście mieli to urządzenie, co Will Smith w Facetach Czerni używał, żeby wymazywać pamięć. Dajcie mi trzy gry, które chcielibyście wymazać ze swojej pamięci, żeby ponownie zagrać. Tak kompletnie nie wiecie nic o tej gierce i od samego początku sobie zagrać. Ja myślę, że Gothic 2 by się znalazł na tej liście, nie? Gothic 1, Gothic 2, Gothic 2 noc kruka. Pasuje. Ja bym, nie wiem, Gothic, Gothic 2, Diablo 2, Detroit Become Human, Red Dead Redemption 2, też kurwa, giga dobry shout. Diablo 4, ale nie, żeby po prostu zapomnieć i nigdy nie zagrać. Jednak w kolejnym przejściu możemy dowiedzieć się, że za wieżą Xardasa znajdują się przedmioty, które będą w stanie nam pomóc na pewnym etapie. Dzięki zdobytej wcześniej wiedzy możemy starać się jak najbardziej ułatwić sobie grę, poprzez wykorzystanie możliwości, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Jednak najlepiej jest to widoczne w serii Dark Souls. Pierwsze przejście gry z tego gatunku przeważnie zajmuje około 35-40 godzin. Jak myślicie, o ile skróci się czas przejścia przy drugim podejściu? 5, może 8 godzin? Otóż czas przejścia zmniejszy się o połowę albo i więcej. Oczywiście nie u każdego, ale kolejne przejście Soulsów i tak jest znacznie szybsze niż nasze pierwsze. Biorąc pod uwagę, jakim ja jestem bezrękiem, to przejście Dark Soulsów, jak tam nie wiem ile zajmuje, ale powiedzmy, że średniemu graczowi zajmuje 10 godzin,
mi by zajęło 45 godzin, zakładając, żebym nie wyrzucił komputera przez okno, a drugie przejście zajęłoby mi 47 godzin, no bo jestem bezrękiem. Poznajemy te gry, staramy się dogłębnie zbadać daną lokację, aby przypadkiem nie ominąć jakiegoś itemu. Męczymy się z bossami, gdzie dopiero uczymy się ich ruchów. To wszystko zajmuje nam bardzo dużo czasu. Jednak gdy już to opanujemy, przechodzimy je znacznie szybciej, aż dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy w stanie przejść je w kilka godzin, przy jednym posiedzeniu. Ale czy to nie oznacza przypadkiem, że gra staje się wtedy nudna? Otóż nie, akurat w przypadku Soulsów cały czas jesteśmy czymś zaskakiwani. Możecie mieć nawet i 200 godzin. A Hitless jak Kiszak? No Hitlessa nigdy bym nie zrobił, bo nie jestem tak głęboko na spektrum autyzmu jak Kiszak. No niestety, nie jestem tak skonstruowany. W momencie odkryjecie coś nowego. Liczy się to też innych gier, w których zdobytą wcześniej wiedzę jesteśmy w stanie wykorzystać, jak na przykład w serii Dishonored, gdzie wiedza o układzie pomieszczeń oraz rozmieszczonych przeciwnikach potrafi sporo pomóc. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy Soulsach, bo posiadają one również inny element, który bardzo mocno jest w stanie wpływać na regrywalność, a jest nim wyzwanie, jakie oferują. To właśnie ono przyciąga nas, abyśmy spróbowali jeszcze raz zmierzyć się z trudnościami. Nie chodzi tu też o granie na najwyższym poziomie trudności, bo powiedzmy sobie szczerze, jest on umownie trudny. A mowa o faktycznym wyzwaniu, jakie gra może oferować. Soulsy są świetnym tego przykładem. Bossowie, z którymi męczyliśmy się na początku, z czasem pokonujemy ich bez większych problemów. Wtedy zaczniemy próbować jakieś challenge'y typu granie tylko magią albo na pierwszym poziomie. Wykonujemy tego typu wyzwania tylko i wyłącznie... Gothic tylko lagom. Z zakrytymi oczami. Majest chyba kiedyś robił takie wyzwanie, nie? Że przychodził Gothica tylko lagą i z zakrytymi oczami pojeb. Nie no, ludzie, którzy już zrobią sobie takie challenge w grach, to dla mnie to jest pierwiastek psychopatii, który nie mieści się w moim personalnym spektrum. Po to, aby znów się sprawdzić i stać się jeszcze lepszym. Takie osobiste osiągnięcia mogą nas pchać do próby pokonania własnych słabości. Na tej zasadzie działają gry, jak ja je lubię nazywać, dla speedrunnerów. Produkcją pokroju polskiego Ghostrunnera albo Neon White polegają na jak najszybszym pokonaniu danego poziomu. Na planszy podsumowującej dany etap wyświetla nam się czas, w ile go zrobiliśmy. Ten timer aktywuje w nas neurony, przez co zaczynamy rozmyślać, jak można by było bardziej zoptymalizować dany poziom. Pokonywanie samego siebie daje bardzo dużo satysfakcji i dostarcza chęci do spróbowania raz jeszcze, tylko po to, żeby wykręcić lepszy czas. Nie można też zapomnieć o samych graczach i oddanych fanach, których wokół siebie dana gra zebrała. Nie od dziś wiadomo, że społeczność jest w stanie przedłużyć jakiejś produkcji. Bez innych ludzi gry głównie skierowane na multi by nie mogły istnieć. To jest najgorsze, nie? Tak wracając do tematu, na który już gadaliśmy wielokrotnie, nie? Jaką grę byś zabrał na bezludną wyspę, nie? W pierwszej grze to zdaje się być łatwe, ale z drugiej strony jak jesteś na bezludnej wyspie, no to zakładasz, że jesteś kompletnie odcięty od świata, więc zdecydowana większość gier, która ma w łatwy sposób tą regrywalność zaimplementowaną ze względu, że grasz z innymi graczami, odpada, no nie? Więc tylko jakiś taki otwarty świat single player wchodzi w grę. No bo no jak ja mogę sobie być na bezludnej wyspie, ale jednocześnie sobie napierdzielać w WoWika klasika albo w Dark and Darker, no to spoko, nie? Ale czy napierdzielałbym w Dark and Darker tyle, ile napierdzielam, gdyby to był tylko tryb PvE i naparzanie szkieletów? No oczywiście, że nie, nie? W produkcjach spędzamy po setki, czy nawet i tysiące godzin. Poświęcamy im bardzo dużo czasu, a dla niektórych są to jedyne tytuły, w jakie grają. Dostarczają nam współzawodnictwa i rywalizacji z innymi osobami. To wyzwanie nie polega na pokonywaniu własnych ograniczeń, a na walce z prawdziwym graczem. Mimo że zasady takiego tytułu są często banalne w zrozumieniu i każdy kolejny mecz ma identyczne reguły, to z jakiegoś powodu dalej gramy w daną produkcję. Zaczynamy grać rozgrywki rankingowe, aby udowodnić, jak dobrze w daną grę jesteśmy. I przez to, że mecze zaczynamy z obcymi nam ludźmi przeciwko innym osobom, taka produkcja przynosi nam wiele emocji w czasie grania. Od nerwów do wybuchu radości, gdy uda nam się wygrać, pomimo ciężkiej sytuacji. Bez społeczności takie gry nie mogłyby istnieć, a wraz z dostarczaną nową zawartością przez twórców nie czujemy znudzenia w czasie grania. Zresztą gracze dzięki tworzeniu przeróżnych modów są w stanie podtrzymać życie jakiegoś tytułu. Nieoficjalne dodatki, masa... Też taki hipokryta ze mnie wychodzi, nie? No bo ja często mówię, jak ja to lubię gry single player, tak zanurzyć się samotnie w jakąś przygodę i generalnie nie lubię ludzi i tak dalej. A zdecydowana większość, jeśli nie no, przytłaczająca większość gier, w które grałem wielokrotnie, w które grałem setki, jeśli nie tysiące godzin, to są gry, które się opierają na tym,
tym, że mają ludzi w sobie. Albo i całkowicie nowe gry oparte na silniku oryginału, jak Kroniki Myrtany do Gothica 2 czy Enderal do Skyrima. Poprzez wypuszczanie coraz to nowych modów cały czas pamiętamy o danej grze i do niej wracamy co jakiś czas. Pozostała jeszcze wspomniana na samym początku fabuła. Z nią jest jednak pewien problem, bo może mieć ona wpływ na większy replay value, ale istnieje bardzo duża szansa, że nas zniechęci do ponownego grania. Twórcy starają się, żebyśmy jeszcze raz zagrali w ich tytuł, poprzez inne zakończenia czy wybory, które dokonujemy w czasie rozgrywki. Jednak przeważnie zmieniają one kilka cutscenek i rzadko wpływają na nasz całkowicie inny odbiór gry. A przykładem produkcji, która dobrze zachęca do ponownego przejścia, jest Nier Automata. W niej, żeby poznać całą historię i odkryć tajemnice, jakie kryją się w tym świecie, musimy ukończyć ją kilka razy. Wraz z kolejnymi podejściami zmienia się gameplay oraz odblokowujemy nowe zadania lub niedostępne wcześniej przedmioty do zebrania. Ale produkcje takie jak Nier Automata należą do rzadkości. Większość produkcji ma dość prosto złożoną fabułę, w której i tak naprawdę mamy iluzję wyboru. Myślimy, że mają one znaczenie i niosą ze sobą większe konsekwencje, ale tak naprawdę nie znaczą one nic. Dla przykładu, w pierwszym Kotorze nasze wybory miały swoją wagę, ponieważ wybieraliśmy między ciemną a jasną stroną mocy. Kolejna gra, która tak zasługuje na remake, ale pewnie nawet jak tego remake'u się doczeka, to ten remake będzie sknocony. Aj, w Kotorka by się pograło fest. Mega dobra gierka. Jedna z ostatnich dobrych ze stajni Gwiezdnych Wojen. A to przekładało się na odblokowane umiejętności dla naszej postaci. Również Baldur's Gate 3 posiada ogrom opcji i rozgałęzień w trakcie przechodzenia. Sprawia to, że każde kolejne przejście może wyglądać inaczej. Jeśli zapytalibyście znajomych, jak oni podeszli do pewnych zadań bądź jakiegoś wątku, pewnie ich decyzje oraz zakończenia znacząco różniłyby się między sobą. Dzięki dobrze zrobionym wyborom w czasie gry, możemy z ciekawości w kolejnym przejściu sprawdzić zupełnie inne opcje niż te, które wybraliśmy wcześniej. Tylko problem polega na tym, że w większości przypadków ta mnogość wyborów jest nieznacząca. Z innych rzeczy, przez które twórcy zachęcają do ponownego przejścia swojej gry, jest Nowa Gra Plus, w której zaczynałem z zebranym wcześniej uzbrojeniem. Jednak można odnieść wrażenie, że w niektórych grach zostaje on dodany na siłę, bo w praktyce nie ma sensu jej przechodzić jeszcze raz. Gdy cała fabuła jest w stanie zająć około 100 godzin, to mało komu chce się ponownie przechodzić tak ogromną produkcję. Na sam koniec zastanówmy się, czy każda gra powinna posiadać replayability? Uważam, że nie. Są po prostu produkcje, które stawiają na jednorazowe doświadczenie. W grach niezależnych typu Return of the Obra Dinn lub Doki Doki Literature Club nie ma sensu przechodzić je więcej niż raz. No i szczególnie gry fabularne, korytarzowe, no nie? Które mają, no nie wiem, no Death Stranding ponownie przechodzić? No znając już tam, jaki jest plot twist, jaka tam jest fabuła, no to nawet się nie zbliżysz do poziomu dopaminy, który ci towarzyszył przy pierwszym przejściu. No nie? Ale z drugiej strony, jeśli gra jest fabularna, tak jak Detroit Become Human i oferuje drastycznie różne zakończenia względem konsekwencji decyzji, które podejmujesz, czy nie wiem, chociażby taki Until Dawn, ale Until Dawn w zdecydowanie mniejszym stopniu niż Detroit Become Human, no to wtedy tak, bo jesteś ciekaw, jak by się ten nos potoczył, gdybyś tu czegoś nie spartolił albo inną decyzję podjął. To są przygody, które doświadczamy tylko raz. I niezależnie od tego, jak bardzo staramy się przechodzić je ponownie, nigdy nie poczujemy tego samego ekscytującego doświadczenia, jak podczas pierwszego uruchomienia. Nie uważam, żeby było w tym coś złego. Te gry mają na siebie pomysł i chcą coś przekazać, bo taka była wizja artystyczna twórców. Więc nie od każdej gry bym oczekiwał wysokiej regrywalności. Szczególnie jeżeli jest to gra indie. Gorzej, jeżeli gra AAA za $60, a czasem $50, potrafi zająć nam 15 godzin max i koniec, już nigdy więcej jej nie włączymy. Od gier, które kosztują... No, Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy uważam, że też nie był nastawiony na regrywalność, a mimo to był dobrym doświadczeniem, ale znowu przez pryzmat nostalgii tutaj mówię, jednak za dzieciaka się czytało te książki, bardzo długo była straszna posłucha z grami z tego uniwersum i akurat to, co absolutnie musiało być dobrze odzorowane w Hogwarts Legacy, czyli Hogwart i zwiedzanie go i funkcjonowanie tam było zrobione, no poprawnie, oczywiście, że tam, nie wiem, funkcjonowanie jako uczeń w tym całej społeczności uczniowskiej, no to tam była tragedia, te lekcje, no to był jakiś żart, no nie? Mam nadzieję, że Hogwarts Legacy 2 trochę bardziej podbuduje to i da możliwość poczucia się jak w szkole, tylko że w takiej szkole, której nie nienawidzisz, tylko takiej, że rzeczywiście yo wizard Harry! Ale no, Diablo 4... A może nie wracajmy do tego, komenda wykrzyknik Diablo 4.
dużo, jednak wymaga się więcej. A krótka fabuła i śmieszne aktywności poboczne typu zbierz 50 paczek ukrytych po całej mapie są mało śmiesznym żartem. Replay ability w grach jest zawsze mile widziane, ale rozumiem, że nie każda gra je potrzebuje. Często właśnie takie produkcje na raz mają na nas ogromny... Co to jest za weebowskie dziadostwo? O co chodzi? ...ogromny wpływ i mimo, że nie wrócimy do nich już nigdy więcej, to dalej o nich pamiętamy. A co wy sądzicie na temat replay ability? Macie może jakąś grę, w której spędziliście mnóstwo czasu? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego lubimy grind w grach, odsyłam was do tego materiału. Uważam, że organiczna, naturalna regrywalność gry nie musi być nałożona na każdy produkt, ale gra, która nie ma tej regrywalności, musi w swojej tożsamości mieć to, że ona oferuje tylko jednorazowe dostarczenie jakiegoś katarzis, oczyszczenia emocji i tyle, no nie? Najgorszym przypadkiem jest takie Diablo 4, które... Gra dekady, gra, w którą cały czas będziemy grali, a nawet raz było ciężko ją przejść. Nie grałem w Doki Doki. Doki Doki to mi się kojarzy z jakimiś babeczkami, lodami, które kupujesz w japońskiej knajpie za zdecydowane zbyt duże pieniądze. No, tak to jest tą regrywalnością. Fajny materiał chłopaki zrobili pewnie, łapka w górę. Mogliby, opierdzielam się na tym, kurde, gry wideo. Chwalają się, którzy się oglądali, zobacz jaki ja jestem, sumienny widz, no.